Witajcie moi drodzy. Dziś wracamy do tematu osób, których nie da się lubić. W ostatniej części napisaliście mi w komentarzach, że chcielibyście poznać jeszcze trzy typy osób, których nie da się lubić i którymi po prostu nie warto być. W ostatniej części dowiedzieliśmy się. Że są takie trzy typy osób, które ciężkie są w kontakcie. Taką osobą są wszystkie osoby, które pozjadały wszystkie rozumy, które wydają się, że mają odpowiedź na wszystkie pytania i które zawsze chcą Ci pokazać, że ty się mylisz, a oni mają rację. To są osoby, które uważają się za wszechwiedzące i dlatego taki trudny jest z nimi kontakt. Drugi typ osób, które mówiłem w tamtym materiale, to są ci wszyscy specjaliści odwiecznego narzekania, to są ci Nałogowi pesymiści, którzy tym pesymizmem próbują nas zarazić. I trzeci typ ludzi, których raczej nie polubicie, to są ludzie, którzy dużo gadają, ale nic te słowa nie znaczą, czyli dużo gadają, nic nie robią. Dziś skupimy się na kolejnych trzech typach osób. Zastanawiam się, jak Wy podchodzicie do tych trzech kolejnych typów osób, bo myślę, że przynajmniej jeden jest wam dobrze znany. Pamiętajcie, że tą serię nagrywam po to, żeby przede wszystkim zastanowić się, jakimi osobami my się otaczamy. Czy otaczamy się osobami toksycznymi, osobami, które podcinają nam skrzydła, osobami, które odbierają nam chęć i motywację do działania. Natomiast drugi powód, dlaczego nagrałem ten pierwszy materiał na temat osób, których nie lubimy, i ten drugi odcinek, jest taki, żebyśmy chociaż na chwilę się zatrzymali i zastanowili się nad sobą. Czy to my przypadkiem nie wpadamy do kategorii osób, których nie da się lubić, z którymi kontakt jest taki trudny? A więc zastanówmy się i przyjrzyjmy się, słuchając tego materiału, jakimi osobami się otaczamy, czy przypadkiem nie ma tam osób z wymienionych przeze mnie tych trzech grup, oraz czy my sami nie zachowujemy się właśnie w taki sposób i dlatego utrudniamy sobie kontakt z innymi osobami. Dajcie również znać w komentarzach, jakie są Wasze typy osób których waszym zdaniem po prostu nie da się lubić. Pod tym pierwszym materiałem znalazło się kilka bardzo ciekawych typów. Możliwe, że z tych waszych komentarzy przygotuję trzecią część materiału, no bo jednak tych komentarzy pojawia się coraz więcej, coraz więcej refleksji od was płynących się pojawia właśnie w tych komentarzach i liczę na to, że również do tego odcinka się włączycie i dacie tutaj swoje propozycje osób, które są takimi osobami bardzo trudnymi w kontakcie. Pierwszy typ człowieka, którego naprawdę nie da się lubić, to jest typ, który myślę, że dobrze znacie. Chodzi mi tutaj o takiego narcyza zapatrzonego w siebie. To jest taka osoba, która ma tylko postawę ja, ja. Ja z taką osobą po prostu normalnie nie porozmawiasz, taka osoba nigdy cię nie wysłucha, bo taka osoba tak mocno jest skupiona na sobie, na robieniu zamieszania wokół siebie, na skupianiu wokół siebie całej uwagi i zainteresowania. Taka osoba uważa, że jest po prostu pępkiem świata, że jest najbardziej znaczącą osobą w otoczeniu i że to wszyscy jej powinni słuchać. Bo taki narcyz zapatrzony w siebie zawsze uważa, że to on jest ten najlepszy, najmądrzejszy, najsprytniejszy, i że to on zasługuje na prawdziwe szczęście, mimo tego, że to jego szczęście pochodzi często przez to, że ktoś inny cierpi, że to ktoś inny ponosi wszelkie konsekwencje niechcianych zachowań narcyza, natomiast on jest zadowolony, bo on ma po prostu lekkie, łatwe, przyjemne życie, które bardzo często wypełnione jest manipulacją. Pamiętaj, że w kontakcie z takim narcyzem zapatrzonym w siebie, ty tak naprawdę się nie, licz nie liczysz, bo narcyz. Jest skupiony na sobie, uważa, że to jego emocje są ważne, a więc może bawić się twoimi emocjami tylko po to, żeby u siebie wywołać te emocje, które akurat chce odczuwać. Z drugiej strony, narcyz pokazuje, że to jego plany, jego marzenia są najważniejsze, i jeżeli twoje jakieś plany i marzenia są z tymi jego planami zgodne, no to jeszcze jakoś te marzenia możesz realizować. Natomiast w momencie, kiedy ty masz jakieś inne marzenia, jakieś inne plany, to narcyz i tak zawsze w relacji z tobą będzie dążył do tego, żeby spełniać tylko i wyłącznie swoje zachcianki. Dlatego życie z takim narcyzem zapatrzonym w siebie jest bardzo trudne, bo jest to Egoista, który wręcz po trupach dąży do realizacji swoich potrzeb, swoich celów, i zupełnie nie ogląda się na innych. Bardzo ciekawe jest to, że narcyz w takim początkowym momencie, kiedy go poznajesz, może wydawać się osobą bardzo ciekawą, kimś, kogo można polubić, bo to jest ta jego maska, którą on przybiera. Bardzo często to widać, kiedy wiążesz się z takim narcyzem i wchodzisz z takim narcyzem w związek, i ty już widzisz, kto ukrywa się pod tą maską. Natomiast ten narcyz próbuje oczarować osoby, które dopiero pozna, i używa dokładnie tych samych słów, które używał w kontakcie z tobą. I ty dokładnie wiesz, że to są wszystko kłamstwa. My często jesteśmy źli wręcz na tego narcyza, który tak bajeruje wszystkich naokoło. Natomiast my już wiemy, że te wszystkie słowa są puste, że to jest wszystko fałsz, że to jest wszystko rola i maska, którą narcyz przybiera. Można więc powiedzieć, że narcyz przez chwilę potrafi udawać, żeby ktoś go polubił. Natomiast kiedy już ta osoba w jakiś sposób zaangażuje się w tą relację z narcyzem, to już te maski spadają, narcyz robi to, do czego jest po prostu stworzony, czyli dba o siebie, o uwagę i o to, żeby mieć to życie takie, jakie on chce, bez względu na to, że koszt za to jego życie ponoszą inne osoby. I warto tutaj pamiętać, że my często ulegamy narcyzom właśnie dlatego, że oni odgrywają przed nami jakąś swoją rolę, Natomiast dopiero w momencie, kiedy zrzucają tą maskę, to my widzimy, kto tam tak naprawdę się ukrywa, że tam ukrywa się ktoś, kto ma skłonności do manipulacji. Kto zupełnie nie liczy się z naszymi emocjami, z naszymi uczuciami, kto potrafi wykorzystywać niemal wszystkich dla swoich własnych korzyści. I myślę, że o narcyzie to tyle. Nagrałem wiele materiałów na ten temat. Ten temat Was ciekawi i co jakiś czas temat narcyza pojawia się na moim kanale. Natomiast pamiętajcie, że warto te poprzednie filmy na temat narcyzów obejrzeć, bo są to osoby, które po prostu musimy umieć rozpoznać. Żeby nie dać się wplątać w tą ich manipulację, nie dać się wplątać w tą pierwszą maskę, którą oni przybierają, tych takich osób, które warto poznać, warto polubić. Bo ta maska jest na tyle silna, że my często ulegamy właśnie tym manipulacjom. Natomiast w momencie, kiedy nauczysz się rozpoznawać takiego narcyza i wiesz już, kto kryje się pod tą maską, to wtedy dokładnie możesz uważać na taką osobę. Drugi typ człowieka, którego też nie da się polubić, który bardzo często działa nam na nerwy, to jest człowiek, który nie potrafi być wdzięczny. No, pełno jest takich ludzi, i można się zapytać, co to jest tak naprawdę za typ. To jest taki typ człowieka, człowiek, który nie potrafi być wdzięczny, który udaje, że do wszystkiego doszedł sam. To jest taka osoba, która wszystkie zasługi przypisuje tylko i wyłącznie sobie. Taka osoba uważa, że tylko ona, jako jedyna, jest odpowiedzialna za cały swój sukces. Natomiast taka osoba bardzo mocno nie docenia tych wszystkich osób, które się poświęciły dlatego, żeby ta osoba mogła odnieść sukces. Czyli mogli być to rodzice, którzy dali tej osobie dobry start, pieniądze na start, wykształcenie lub cały czas pomagali tej osobie. Natomiast ta osoba nie widzi tego wkładu tych rodziców. Może być to partner czy partnerka. Przykładowo taki partner, partnerka zostaje w domu, żeby ta osoba mogła realizować się zawodowo. I taka osoba nie widzi tego poświęcenia, albo partner czy partnerka zmienia całkowicie swoje życie, wyprowadza się do innego miasta, i taka osoba, która nie potrafi być wdzięczna, nie widzi tego poświęcenia ze strony drugiej osoby. Bardzo często osoba, która nie potrafi być wdzięczna, to również są szefowie, pracodawcy, którzy wykorzystują swoich pracowników. Zobaczcie: ostatnio stworzyłem na moim kanale taką ankietę. Pytałem o to, czy czujecie się docenieni w pracy przez swoich pracodawców. I aż 77% osób zaznaczyło, że nie czuje się doceniona przez swojego pracodawcę. I właśnie to pokazuje, że takich osób, którzy nie potrafią być wdzięczni, którzy nie potrafią pokazać, że ich sukces zależy też od innych osób, jest naprawdę dużo. Zobaczcie, że 77% z Was to są osoby, które czują się na co dzień niedocenione w pracy. To jest naprawdę przerażająca ilość takich osób, które w jakiś sposób nas wykorzystują. I takie osoby, które nie potrafią być wdzięczne, zazwyczaj nie potrafią się po prostu podzielić tym swoim sukcesem. Cały ten sukces przypisują sobie i nikogo nie doceniają, ciągle inne osoby krytykują, oni uważają się za tych doskonałych, idealnych, natomiast uważają, że mogą wszystkich innych oceniać. Takie osoby, które nie potrafią być za nic wdzięczne, po prostu spijają całą śmietankę ze smakiem. Natomiast na tą śmietankę bardzo często zapracowały inne osoby, których ci ludzie, którzy nie mają w sobie wdzięczności, zupełnie nie widzą. I czego tak naprawdę nie lubimy w osobach, które nie potrafią być wdzięczne? Przede wszystkim nie lubimy tej arogancji którą słychać niemal w każdym słowie takiej osoby. Ciągłe wywyższanie, ciągle porównywanie się z innymi i ciągle w tych porównaniach te osoby wydają się lepsze, niemal w każdej dziedzinie. Za co się nie zabiorą, to są tam lepsze, bo takich porównań takie osoby szukają. Nie lubimy również takiego braku pokory, takiego braku świadomości swoich słabych stron, swoich wad. No przecież każdy ma wady, każdy ma słabości. Natomiast taka osoba, która uważa, że do wszystkiego doszła sama, nie ma w sobie pokory, żeby w jakikolwiek sposób do tych swoich słabości się przyznać, żeby przyznać się do swoich błędów. Bardzo też nie lubimy w takich osobach, które nie potrafią być wdzięczne tego, że takie osoby po prostu nałogowo, namiętnie. Wysługują się innymi osobami. To jest taka postawa po trupach do celu. To jest taki sukces odniesiony na czyjś plecach i te osoby zupełnie nie widzą tych osób, po których plecach się wspinają, tylko cały ten sukces przypisują sobie. I dlatego my takich osób nie lubimy, i dlatego warto się zastanowić, czy my przypadkiem, w jakich sytuacjach, w jakichś obszarach naszego życia nie zachowujemy się w ten sposób. Bo jeżeli tak jest, to jest bardzo taki wyraźny sygnał do tego, że nad czymś trzeba w swoim życiu popracować. Trzeci typ człowieka, którego nie polubicie i którym nie warto być, to jest człowiek, którym niczym, który niczym się nie przejmuje. Bardzo mnie ciekawi, jak Wy podejdziecie do tego typu człowieka, bo to jest człowiek, który wydaje się, że jest taki wiecznie wyluzowany. Nic za bardzo go nie obchodzi, niczym się nie martwi, na nikim i na niczym takiemu człowiekowi nie zależy. Po prostu taki człowiek chce. W jak najłatwiejszy sposób przejść przez swoje życie. I nawet jeżeli ktoś bliski ma problem, to w kontakcie z takim człowiekiem, który niczym się nie przejmuje, po prostu nie ma wsparcia. Taka osoba bardzo często umniejsza naszym problemom. Mówi nam: A co, ty tam się martwisz? Nie martw się, nie ma czym się przejmować to przecież nic takiego ludzie mają gorzej czyli nawet nasze poważne problemy, z którymi my nie możemy sobie poradzić. W przypadku takich osób są bagatelizowane, ktoś macha ręką. I zupełnie nie potrafi wczuć się w naszą sytuację, zupełnie nie potrafi nas wysłuchać, bo taka osoba właśnie w taki lekceważący sposób podchodzi do życia, i to jest bardzo trudne w kontakcie. Jeżeli nasz partner, nasza partnerka jest taką osobą, a my przeżywamy w tym momencie poważny kryzys, czy to na przykład w pracy, czy to w kontakcie z dalszą rodziną, czy to w innych relacjach towarzyskich, jakikolwiek poważny kryzys, jeżeli przeżywamy, to my mamy pewność, że od takiej osoby, która niczym się nie przejmuje, my nie dostaniemy takiego potrzebnego nam w tym momencie wsparcia. Taka osoba, która niczym się nie przejmuje, można powiedzieć, żyje tak sobie z dnia na dzień. Ten czas to życie jej przepływa przez palce, ale niestety bardzo często ta osoba żyje kosztem innych osób, czy to rodziców, cały czas wysługując się finansowo. Wiele osób, które tworzą już swoje związki, nadal są zależne od rodziców finansowo. I nic sobie z tego nie robią. Z drugiej strony takie osoby wysługują się często partnerem czy partnerką w różnych sferach, również w tej sferze finansowej. Bardzo często takie osoby żyją na koszt innych, i tymi innymi osobami mogą być przyjaciele, grono znajomych. A więc takie życie z dnia na dzień, takie nieprzejmowanie się niczym, ma swoje koszty. Natomiast tych kosztów nie ponosi ta osoba wiecznie wyluzowana, tylko ponoszą osoby z jej otoczenia. I tu bardzo często widać wyraźnie, że osoba, która właśnie ma takie lekceważący stosunek do życia, bardzo często ma skłonności do manipulacji, po prostu bardzo często kłamie dla własnej wygody. I jest jeszcze jedna rzecz, która w postawie takiej wiecznie wyluzowanej osoby nas zdrażni: to jest taka wszechogarniająca obojętność. Taka osoba ma taką postawę, że no, mi to wszystko jedno, zdecyduj za mnie, zrób coś za mnie. Taka osoba uważa, że to inni powinni rozwiązywać jej problemy, że to los powinien jej sprzyjać, że ona w ogóle niczym nie może tak jakby sterować w swoim życiu, że nie ma żadnego poczucia odpowiedzialności za swoje życie, ale też żadnego poczucia wpływu na, tym swoje, na to swoje życie. Ja często mówię, że to jest taki ten liść na wietrze, gdzie wiatr zawieje, tam ta osoba poleci. Po prostu ta osoba żyje z dnia na dzień nic nie planując, ale wszystkie jakieś negatywne rzeczy, właśnie związane z tą jakąś filozofią życia, ponoszą inne osoby czy to rodzice, czy to partner, czy to przyjaciele, ktoś, kto bardziej się przejmuje. A te wiecznie wyluzowane osoby po prostu niczym się nie martwią. I to by było na tyle. Opisałem dzisiaj trzy typy osób, kolejne trzy typy osób, bo w poprzednim materiale też były trzy. Dziś mówiłem wam o takim narcyzie zapatrzonym w siebie, który nie uwzględnia Waszych emocji, nie uwzględnia Waszych potrzeb, myśli tylko o sobie. Drugi typ osób, których nie da się lubić, to jest człowiek, który nie potrafi być wdzięczny, który spija tą śmietankę, na którą zapracowali inni. I taka osoba nigdy nie potrafi pokazać. Że to nie ona jest tylko odpowiedzialna za sukces, ale ten sukces, na ten sukces pracowało wiele innych osób. I trzeci typ człowieka, który dziś opisałem, to jest człowiek, który niczym się nie przejmuje. To jest taka obojętność w stosunku do życia, to jest takie życie z dnia na dzień, ale to jest właśnie niebezpieczne, bo za tą lekkomyślność, za to takie nieprzejmowanie się życiem płaci najczęściej ktoś inny. Dajcie znać, czy znacie osoby, które właśnie wpisują się w taki jeden z tych trzech wzorców, które dzisiaj pokazałem? Zastanówcie się nad tym, czy otaczacie się takimi osobami? Jeżeli tak, to czy naprawdę chcecie się tymi osobami otaczać? Bo często są to osoby, które negatywnie wpływają również na nasze życie. No i oczywiście na koniec ta odważna refleksja nad samym sobą. Czy przypadkiem my nie zachowujemy się jak jeden z tych trzech typów, które dziś opisałem, lub które opisałem w ostatnim materiale? Dajcie znać w komentarzu, jak wy podchodzicie do tych trzech typów oraz jakie, Waszym zdaniem, są jeszcze inne typy osób, których nie warto lubić, nie warto mieć w swoim otoczeniu, którymi po prostu nie warto być dajcie znać, a jeżeli uzbiera się jakaś ciekawa liczba tych właśnie przykładowych osób, to myślę, że może nagramy za jakiś czas jeszcze trzeci materiał właśnie na ten temat, bo dzięki tym materiałom mamy tutaj gotową receptę na to, jakimi osobami po prostu nie warto się otaczać, ale też jakimi osobami nie warto być.